Witam na kanale Retrownia w kolejnym odcinku unboxingowym. Dzisiaj mam tutaj przygotowaną paczuchę prosto z Japonii. Już nawet nie pamiętam, co tam w niej mam. Także będziemy sobie to rozpakowywać. Nie pamiętam, mówię do końca, co tam jest w tej paczce, ale przygotowałem sobie ściągawkę, żeby po prostu w razie czego sobie podejrzeć. Mamy tutaj dużo rupieci, nie będę wszystkiego tutaj wysypywał, tylko tak pojedynczo będę wyjmował. Będziemy sobie przeglądać, może dam trochę kamerę na dół. O, teraz jest ok. Tutaj już widzę, że jest jakaś giereczka na PlayStation, ale mamy też jeszcze jedną rzecz fajną. I mamy tutaj oto kamerkę do Game Boya. To już jest na zamówienie. I tutaj mamy giereczkę na PlayStation 2. Metal Slug 3. O, tak muszę pokazywać, żeby się światło nie odbijało za bardzo. W jakiejś serii SNK Best. Tutaj sobie zerknę. Jest płytka, jest instrukcja. Bardzo spoko. I lecimy dalej. I dalej mamy giereczki na Famicoma. Tutaj mamy chyba biegi przełajowe od Kunia. Kunio Kun. W Polsce bardzo dobrze znana postać. Następnie mamy Exet Exes, albo jakoś tak to się czyta. Tak sobie przelecimy na szybkości. Bokosuka Wars. Nie wiem, nic mi to nie mówi. O. Do sprawdzenia na pewno. Dalej mamy Dr. Mario, czyli klasyczek. Mamy Xeviusa, również klasyczek. I tutaj mamy jakąś myszkę Mickey Mouse. Nie pamiętam, jakie to było rozwinięcie tego tytułu, ale to jest taka giereczka, że Mini chodzi sobie tam za nami i my musimy po takiej planszy z kilku etapów składającej się tam zbierać jakieś klucze, jakieś takie pierdoły. I tutaj od razu widzę też jeszcze ciąg dalszy famikonowych gierek, także od razu za jednym zamachem. Ciasno zablokowane. To jest chyba Milton Castle, ale sprawdzę sobie od razu. Tak, Milon's Castle. Też taka giereczka platformowa, gdzie zbieramy jakieś tam kluczyki. Dragon Ball Z. Mario Bros. Pierwszy. Klasyczna giereczka. Dragon Ball Shenron Nonazu. Albo Nonazu. Nigdy nie mogę zapamiętać. Następnie mamy jeszcze Dragon Ball Z2. I na koniec w tej paczuszce Volguard 2 na Famicoma. Co tu mamy dalej? Tu widzę, są gameboyowe sprawy. Tutaj nie wiem, co to jest, więc od tego zaczniemy. A, już chyba wiem. Tutaj też są gameboyowe sprawy i też częściowo na zamówienie. Dobra, jakoś może to wyjmę. I tutaj mamy Bombermana japońskiego. Jak cokolwiek wam się z tego podoba, to standardowo można pisać do mnie na fanpage'u Retrownia. Link będzie gdzieś tam na dole. Tam. I tam się kontaktować ze mną. To jest
Kirby, tylko zapomniałem tytuł. Koro Koro Kirby Tilt and Tumble. Tak to się nazywa fachowo. O. I tego mam dwie sztuki. Jedna prawdopodobnie już jest sprzedana. W sumie mam odłożyć, także praktycznie jest sprzedana. I dalej, jak już jesteśmy w tematach Game Boy'owych. Aha, bo tu jeszcze wszystkiego nie wyjąłem. No nie ma tak lekko. Tutaj mamy jeszcze giereczki na Advance'a. I tu właśnie są na zamówienie The Legendary Starfy 3. I też na zamówienie dla tej samej osoby jest Legendary Starfy 2. Także tu jest komplecik. Jedynkę już wcześniej zamawiałem, także będą wszystkie. A dodatkowo tutaj mamy z takiej serii Mini, to się chyba nazywało w Japonii, Super Mario Bros. Taki fajny kart, biało-czerwony. Dragon Ball Z, ale nie rozwinięcia wam nie powiem, który to jest. O. I jeszcze na Advance'a, tak z ciekawości sobie wziąłem, nie wiem czy to się da w ogóle pograć. Kingdom Hearts Chain of Memories. Coś takiego. No i teraz lecąc dalej, otwieramy paczuchę z Game Boy'owymi rzeczami, czyli tego tu jest dużo. Giereczki. Jeszcze więcej giereczek. Teraz się trzeba pozbyć tych wszystkich tasiemek. Tutaj znowu coś, co wziąłem jako ciekawostkę. Dance Dance Revolution na Game Boya Colora. Jestem mega ciekawy, co to może być, jak to jest rozwiązane na kolorze. Tam w sumie no, krzyżak plus dwa przyciski, no już coś tam można robić. Dragon Ball Z na klasyka. Później trochę klasyków, że tak powiem, czyli Mario 2, Mario Land 2. Mario Picross. O, i tutaj też coś, czego jeszcze nigdy w sumie nie miałem, a chciałem sprawdzić. Space Invaders. W bardzo fajnym stanie. Praktycznie jeszcze czuć w dotyku taki lakier na etykiecie. Później jeszcze jedna kopia Landa. Dwójki. Mario Land jedyneczka. Wszystko w sumie w super stanie. Ja to dopiero otworzyłem. Nic tutaj nie ma ściemy żadnej. Wario Land, czyli Mario Land 3. Tutaj widzę, jest lekko pożółknięty. Druga kopia Wario Landu, ale etykieta jest w super stanie tak czy siak. I tutaj mamy gierkę, coś z Kirby, aż sobie sprawdzę co to jest. A tutaj mamy Kirby 2, czyli Kirby's Dream Land na klasyka. I lecimy dalej. Wario Land 3. Japoński, ale jest do wyboru język angielski, więc polecam bardzo. Jeszcze jeden Super Mario Land 1. I jeszcze jeden Super Mario Land 1. Game Boy Gallery 2. I tutaj teraz widzę, już chyba Pokémony się zaczynają. Redziki. No, nie tylko Pokémony, ale to jeszcze Pokémony sobie tutaj ogarnę. Griny. Japońskie. Oficjalnie wyszły tylko w Japonii, także... Jeszcze jedna sztuka. I tutaj mam Kirby Dream Land 1, to chyba jest. Jak dobrze pamiętam. Doktor Mario,
I na koniec z Game Boya jest Tetris. I teraz chyba się zaczną trochę ciekawsze rzeczy. O, teraz się zaczną trochę ciekawsze rzeczy, bo tu są chyba giereczki na PS1 albo na DS-a. Mówię, nie pamiętam co zamawiałem. A, są wymieszane. Na DS-a i na PS1. I mamy tutaj, o Jezu, co to jest? To już muszę sprawdzać teraz, bo już nie mam pojęcia. Tutaj rozpiska mi mówi, że to jest Geki Tou Crash Gear Turbo. Nie wiem jak to pokazać, żeby się tak chamsko nie odbijało. O, może tak. Fajnie to wygląda, okładeczka przynajmniej. W środku instrukcja, płytka, także komplecik. Powoli mi się kończy miejsce na odkładanie. I z PS1 jeszcze tutaj mam Namco Muzeum. Część trzecia. O, chyba by z daleka bardziej pokazywał. Tutaj jakaś taka gruba instrukcja, widzę jakaś fajna karteczka tutaj ręcznie poskreślane jakieś rzeczy. No i jest płytka, jest instrukcja. I do tego teraz mamy gry na DS-a, czyli same jakieś dziwactwa wziąłem. Love Plus. Nie mam pojęcia co to jest. Ale z tylnej okładki wychodzi, że to jest chyba jakaś visual novelka. Może. Może jakiś fan się znajdzie. Później mamy Pokémon Diamond. Czyli diamentowe. Taka fajna okładka mieniąca się. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale jest w sumie. Jest gra, jest instrukcja. W spoko stanie. Jeszcze pachnie nowością. I na koniec znowu jakieś dziwactwo i jest to Magic Dyson. Spodobała mi się okładka, stwierdziłem, że sobie wezmę. Ale wydaje mi się, że to jest chyba jakaś... Może karcianka? Nie wiem. W sumie z tyłu jest jakieś coś tam... o magii. Ale tutaj są niby jakieś takie jakby pik karciane. Dobra, i teraz przechodzimy już do ostatniej rzeczy. I co tutaj mamy ciekawego? Widzę giereczki na Game Boya Advance, ale w boksach. Dobra, jakoś tutaj doszedłem do ładu. I mamy... Albo jeszcze nie mamy. O. I mamy Urban Champion. Jeszcze jedna gierka się zapodziała na Famicoma. Dalej mamy Mario Lost Levels na Famicom Disk System. Już taką jedną sztukę mam w swojej kolekcji. Także ta będzie dla kogoś. Kto pierwszy, ten lepszy. Bardzo spoko gierka i ona wyszła tylko na Famicom Disk System jako taka, powiedzmy, pojedyncza gra, bo potem wiadomo, wyszło na składance. Tutaj mam coś dla siebie, do swojej własnej kolekcji gier Mario. Też na Famicom Disk System. Tu już komplecik z instrukcją F1 Race. Nawet może otworzę to, żeby wam pokazać instrukcję chociaż. One są cudowne, te instrukcje, takie maciupkie. Mają po 70 stron. Oj, macie takie, tego typu obrazki mariankowe. Także bardzo spoko stan, w ogóle niezniszczony. Do kolekcji będzie jak złoto. I dalej mamy dwie gry na SNES-a, widzę. Dragon Ball Z. Na SNES-a, na Super Famicoma, bo na SNES-ie to bez przejściówki to niestety nie pójdzie. I Super Mario Kart. Również na Super Famicoma. I zostały nam trzy ostatnie gry na Advance'a. W pierwszej kolejności mamy F-Zero. W
boksiku pięknym. Może nie jest super piękny, ale i tak naprawdę to jeszcze nawet te kartonik nie jest jakoś mocno poniszczony. Wyjmę może instrukcję chociaż. To takie fajniejsze rzeczy to warto sobie zobaczyć. O, coś takiego jest w środku. Piękna sprawa. I jeszcze dodatkowo mamy Full Metal Alchemist w boksie. Tutaj się otwiera. To już też jest na zamówienie, także to jest sprzedane. I ostatnia gra z tego całego unboxingu to jest Super Mario World. Tylko nie wiem, który to jest. To jest ten, który posiada sobie Super Mario USA, czyli bros amerykańskie. Aż z ciekawości... Aha, to jest tutaj niby nazwane jako Super Mario Advance Bros. USA Boxed. No, powiedzmy, że to jest to, ale nie wiem, że on miał jakieś cyferki w Europie i ktoś by musiał sprawdzić, w sumie może sprawdzę i będę wiedział, który to jest numer, jeżeli chodzi o Europę. Także to by było na tyle w tym unboxingu i jak coś potrzebujecie ściągnąć z Japonii, czy jakieś informacje na ten temat, to piszcie śmiało, tam mówię, link jest gdzieś na dole do fanpage'u, tam możecie się ze mną kontaktować. I no i w sumie to na tyle, widzimy się w kolejnych odcinkach, w kolejnych unboxingach, także cześć!